kochani, zapraszam Was dzisiaj na odcinek z kalendarzem adwentowym z minionkami. W dzisiejszym filmie otworzę wszystkie 24 okienka, zobaczymy, co tutaj nam się trafi, więc jeżeli lubicie minionki, jeżeli lubicie niespodzianki, kalendarze adwentowe, to poproszę łapkę w górę. Zapraszam do oglądania! Witajcie z bliska, za moim kalendarzem adwentowym znajduje się choinka. Macie już choinkę przystrojoną? Napiszcie w komentarzu. Tutaj jest kalendarz adwentowy z minionków, 24 okienka. Z tyłu możemy podejrzeć, co tutaj jest, ale za bardzo nie chcę się też przyglądać. Mamy tutaj 24 okienka i aż 221 elementów do otwierania. Także ja zabieram się za pierwsze okienko i od razu Wam powiem, jest taki oddzielny film na moim kanale o wszystkich kalendarzach adwentowych z zabawkami, jakie... Ale się dziwnie otworzyło, oj, coś źle. O wszystkich kalendarzach adwentowych i tam po prostu opowiedziałam o cenach, co ile kosztuje. Oj, słuchajcie, tutaj możemy podejrzeć pierwszego minionka i właśnie musimy go tutaj z tych klocków złożyć. Czas na jakieś nożyczki? Nie, bez nożyczek damy radę. Składamy minionka, czas na oczka. Oczy są na takiej fajnej gumce, zobaczcie. Okularki i rączki. Ręce mnie strasznie bolą, ale powiem Wam, że tych łapek to nie jestem w stanie włożyć, tak jak były za małe otwory. No to nasz minion na początku pozostanie bez rąki, tyle. No dobrze, to lecimy z drugim okienkiem. Tutaj jest dwójeczka. Tak dla przypomnienia, to ten kalendarz adwentowy kupiłam w TK Maxie za 70 zł czy za 60, nie pamiętam, ale z dość dużej kwoty był przeceniony. I tutaj, słuchajcie, jakieś ognisko chyba będziemy musieli robić. Proszę bardzo, tutaj z tyłu możemy sobie podejrzeć, jak to ma wyglądać, a tu jest taka instrukcja. No to zaczynamy, słuchajcie, budowanie. A na moim kanale też jest odcinek z Lego Friends, z kalendarzem adwentowym. Tam to już w ogóle było mnóstwo klocków. I ja to powiem Wam, uwielbiam takie rzeczy, a wczoraj na kanale pojawił się kalendarz adwentowy z Play-Doh, był też jeszcze z Da Vinci jakiś czas temu. Także zapraszam Was jeszcze na mój drugi kanał. Jeśli lubicie kalendarze adwentowe, to tam prowadzę Vlogmas, czyli codzienna seria vlogów aż do świąt i tam otwieram codziennie kilkanaście kalendarzy ze słodyczami, z kosmetykami, z herbatami, więc dzieje się dzieje. Glam Paula się nazywa, nie gram, także możecie tam wpaść. I tu kolejna rzecz przy okazji już zbudowana. Trójeczkę tutaj już od razu widzę i słuchajcie, jeżeli znajdziecie gdzieś jakieś kalendarze adwentowe, czemu to się źle otwiera? Wszystkie kalendarze, naprawdę już mam doświadczenie w otwieraniu kalendarzy adwentowych, to jest bardzo słabo. Te okienka są zrobione, no tragedia. Wow, bez sensu. Zobaczcie, no nie da się normalnie tego wydrzeć. Tragedia. Brzydko to wygląda, no ale co zrobić? Robimy tutaj takiego chyba ludzika. Albo robota. Dobra, montuję. A, no i zmierzałam do tego, że jeżeli znajdziecie gdzieś jakieś kalendarze adwentowe z zabawkami, to napiszcie mi o tym koniecznie. To może na kolejny rok kupię, jak będzie jakaś promocja czy coś. Także czekam na Wasze komentarze. Ja dalej montuję. To teraz mi przypomina, słuchajcie, trochę takiego pingwina. Więc kto dotrwał do tego momentu filmu, niech pisze w komentarzu pi, pi, pi w komentarzu. Zobaczymy, ile nas jest. Tylko nie mówcie, o co chodzi. Nie zdradzajcie to tylko dla wtajemniczonych. I tak wygląda nasz pingwinek z trójeczki. Okienko numer 4. No, powiem Wam, że znów będzie się źle to otwierało. Wow, dziwna sprawa. A tu co będzie? Tu jakaś kaczucha, jak tam był pingwin. Coś żółtego, znów jakiś ludzik. Takie maleństwa, póki co w kalendarzu minionkowym tylko jeden minionek się trafił, ale dobra, może będzie coś dalej. Zobaczcie, tutaj mamy taki fajny uśmieszek. Jeszcze rączki trzeba dać. Pyk i druga. Klik, takiego mamy ludzika, jeszcze na dole te stópki trzeba dać. Tutaj jakoś to wmontować. No trochę się to nie mieści, powiem Wam szczerze. O, poszło. To jest nasz ludek. Okienko 5 tutaj na samym dole. Spróbuję to inaczej otworzyć. No, hashtag trudno. Jest lepiej, piąteczka. I tutaj coś fioletowego do składania. Co to może być? Dwa elementy tutaj mamy. No i taki jest kolejny klocuszek. Teraz szósteczka. 6 grudnia mamy Mikołajki, więc powinno być coś fajnego. Sprawdźmy to. Na 24 zawsze fajne dają w kalendarzach i na 6 właśnie. To wygląda jak jakieś narty. No i właśnie chyba te narty teraz sobie zrobimy. Jedna narta, druga narta i teraz buty na te narty trzeba dać. Biały klocuszek i czarny do kompletu. No i gotowa pierwsza, teraz druga. Klik, klik. Mamy to. Okienko numer 7. Jakbyście słyszeli takie dryń, dryń, to mój sweterek po prostu tak dzwoni, więc się nie przejmujcie, nikt do Was
nie puka do drzwi. Ojo, tu jakieś coś skomplikowane, widzicie to? Kurczę. To słoń jest, widzicie? To słoń będzie, słonia robimy, ale jaja. Jak ten kalendarz, to chyba się powinien nazywać zo. Ale malutkie elementy. Na początku robię nóżki, jedna noga. Są już dwie. Nogi gotowe, teraz musimy to jakoś połączyć. Klockiem pierwszym i drugim. Klik, czas na głowę. A do głowy oczywiście trąba. Ja zrobię do góry podwiniętą, na szczęście. A jak? Jeszcze taką, o, długą, proszę bardzo. Bo do dołu mi się, kurczę, nie zmieści. To źle pokazali. Źle przeczepiłam, bo tutaj nie było otworów na uszka, więc musimy zrobić tak. Przedłużyć głowę i teraz możemy zrobić trąbę do dołu. Teraz to się, słuchajcie, udało. Oj, odczepiło się. Czas na przedłużenia tu z boku. I tu są miejsca na uszka. No i słonik gotowy. Powiem szczerze, trochę dziwnie to wygląda. Ósemeczkę już po drodze znalazłam. Jest tutaj na dole. Taka malucieńka. O, jednorożca będziemy mieli, nie mogę się jego doczekać. Ale fajowo. Sprawdźmy, co to jest. To, słuchajcie, jest robot, na pewno. To na pewno jest robot. Tak sobie zobaczyłam, że ten robot, który jest do montowania, to tutaj na opakowaniu zaraz obok się znajduje, także już go robię. Chcę zrobić jego główkę i oczy, także tutaj te niebieskie, takie przezroczyste nawet można by powiedzieć. Klocki wkładamy tu do tych dziurek. Na głowie będzie miał antenkę, ale tak się zastanawiam, dlaczego tu banan się trafił, jak go chyba tu nie powinno być. Najwyżej tego banana mu na głowę wsadzimy. Taki trochę minionkowy będzie ten robot. Nie no dobra, nie świrujmy, zostawię tak jak miał być. Wsadzamy rączki. Jedna i druga. Teraz jeszcze podstawka. I nogi podwójne, żeby był wysoki. Także robimy pierwsze nóżki. Są gotowe, drugie też. I teraz zapraszamy, hop hop, na buciki. Przeszło pierwsze. I drugie też, także taki oto robocik. Nie wiem, co z tym banankiem, no odłożę go na razie na bok. Dziewiąteczka już troszeczkę wyżej, ponieważ tutaj wszystko rozerwane. Tutaj coś prostego jest do montowania, jak widzicie, jakaś taka skrzynia. Ej, nie ma nic! Oh no! Może gdzieś do dołu to poleciało. Dziesiątka akurat jest na dole, więc sprawdźmy, czy tutaj będzie w dziesiątce dwie rzeczy, czy będą. Tak może być, że mogło coś spaść. Tak, słuchajcie. Nie. Oszukisty, ale oszukański kalendarz. Nie mieliśmy jednej rzeczy. No dobra, może potem się dowiemy. A teraz tymczasem mamy do zmontowania, cóż to jest. Uwaga, kochani. Jest to jakiś wóz. Chyba to będzie trochę trudne. To wygląda jakby było na narty, słuchajcie. Także umieszczam. Wiecie, z czym mi się to kojarzy? Z psimi zaprzęgami. I te psy właśnie takie sanie prowadziły. To było coś fajnego. Byłam kiedyś na takich zawodach psich zaprzęgów. Oh, jak, ale chyba w Polsce z czegoś takiego nie ma. Nie wiem, dajcie znać. Jeżeli gdzieś jest, to jadę od razu. Wtedy zakochałam się właśnie w pieskach Husky. Myślałam, że się klocek złamał, o ja. Kontynuując, wtedy właśnie się zakochałam w pieskach Hasiakach. No i malamutach oczywiście, rzecz jasna. Tutaj teraz robimy siedzisko, to jest oparcie. I foteliki mamy w kolorku białym, jeden i drugi. Teraz przód z jakąś taką kierownicą albo trzymanką, tak mi się wydaje. Dobra, już prawie, prawie to mamy. Jeszcze żółty element i będzie good, good. Super, nasz śnieżny pojazd zmontowany. Tutaj muszę troszkę poprawić, ale będzie... Spoczko. Dobra, jedenastka. Już prawie w połowie jesteśmy, bo 24 okienka. I tutaj mamy, słuchajcie, coś czerwonego. To będzie but Mikołaja. Taka trochę skarpeta. Także lecimy. Jechanka z tym, jak ja to mówię, jechaneczka. Czerwony, czerwony. Tutaj jeszcze raz czerwony. Ło, ale szczelło. Tu dziury nie było, ja tu to wkładałam. Poszło. Kolejne podwyższenie. A tu jakiś, słuchajcie, znaczek mamy. Dobra, no i na górę biały. Także świąteczna skarpeta jest. Łapka w górę. O, nawet tutaj się ona znajduje, bo teraz dwunasteczkę właśnie robimy. Więc wszystkie rzeczy można sobie podejrzeć tutaj na opakowaniu. I mamy miniona kolejnego. No ja nie mogłam się doczekać. Bardzo jestem zadowolona. Ja mam nadzieję, że tym razem da się łapki włożyć. No zaraz to sprawdzimy. Na początku główka poszło. No i ręce... Jezu, to nie ręka, to włosy, nie wierzę, co ty, Paula, robisz? Włosiki, fajne, takie mięciutkie. Sprawdźmy te ręce.
No słuchajcie, zaraz palce mi odpadną, tak mam już całe czerwone, podciskane. Nie umiem tego włożyć. Jakoś bokiem próbowałam, każdą stroną i z drugiej strony. Tak na siłę to już nawet wciskam i nic nie wchodzi. Tutaj próbuję jakoś tak, bokiem, kątami. Moje minionki, słuchajcie, będą bez rąk. One są wyjątkowe, bo są moje. Straciły łapki. Jak ktoś miał ten kalendarz adwentowy, no to ja się pytam, czy ktoś włożył te ręce, bo to jest tragedia po prostu jakaś. Nie da się. Nie da. Patrzcie na moje palce. Wszystko mam podciskane tu. Zobaczcie tego palucha, jakie ma wgniecienie od łapy. Także niby minionki, niby wszystko fajnie, ale te łapki no nie wchodzą, nie da rady. A ja nie byle kto, bo ja trochę się na klockach znam, ale to nie są klocki Lego. Moim zdaniem klocki Lego są hitem nad hitami, więc po prostu tam bez problemu wszystko wchodzi. Dobra. Słuchajcie, tutaj jakaś chatka puchatka. O, moja choinka zaraz tu spadnie. Co już tu się dzieje? Dobra. Wszystko wypada. Numer 13, czy będzie pechowy? A może szczęśliwy, zaraz się dowiemy. Jak ja mam tu Biedronkę? Halo, oni mnie lubią, oni mnie kochają, bo Biedronkę mi dali. Ale tak się zastanawiam, po co tu Biedronka? Ktoś mi powie, zimą Biedronki ktoś widział? Widzieliście Biedroneczki zimą? No, nie chodzi mi o sklep. Od razu mówię. I to chyba, nie wiem, jakaś taka jaskinia dla naszej Biedronki, żeby przezimowała. Niestety nie wszystkie tak idealnie wchodzą, ale domek dla Biedroneczki jest. Numerek 14. Uwaga. No, masakra. Najgorszy kalendarz pod względem otwierania. Nie da się tego normalnie otworzyć. Mamy tutaj, słuchajcie. Co to jest? Jakaś pochodnia chyba. I jak to chyba jakiś człowiek widmo tutaj się znalazł. Człowiek widmo to jest niewidoczny i drapieżny. Na kółeczko słupek. A może tak sobie pomyślałam, to karmnik. Czekajcie, bo tu mi nie wejdzie. Albo to świeczki są takie złote. Kurka wodna. Cóż to może być? Dobra. To chyba, słuchajcie, jakieś latarenki. To jest w ogóle nam niepotrzebne, chyba że tutaj to się wciska. No tutaj nie pasuje według instrukcji. Też nam nie jest potrzebne to. Zobaczcie, no. Nie ma tego tutaj. Także good. Dodatkowo mamy klocek, nie będę narzekać, 14 było. 15, słuchajcie, jest z bałwanem, ja bym chciała tego bałwana robić, mam nadzieję, że on mi się trafi. 15, dość duże okienko, jak zwykle, beznadziejnie się to otwiera. I cóż my tu mamy, słuchajcie, mamy coś zielonego, jak to chyba jakiś helikopter. Albo Hugokopter, kto pamięta Hugo? Hugo to jest mój hit z dzieciństwa, najlepsza. Chciałam powiedzieć najlepsza bajka, ale to chyba bajka nie było. No i nie chcę te klocki wejść, nie wiem o co chodzi. Nie no, powiem wam, nie montuję tego, moje ręce już płaczą, no nie mogę tego wcisnąć. Jak z jednej strony dobrze wchodzi, to z drugiej nie. Jakiś taki krzywy ten klocek. I z drugiej strony też nie, także słuchajcie, odkładam to. Mam nadzieję, że jednorożec nam się trafi. No mówię jak jest, no niestety, nie ma tutaj, kurczę, nie zawsze jest kolorowo, także tutaj trochę nie wyszedł ten kalendarz. O, bałwanek to chyba jest ten, który chciałam. Tak. To jest ten bałwan. Jak to się mówi, mówisz i masz. Czekajcie, tu jest oko, to będzie później. Tak, na początku białe. Później robimy łapki. Jedna łapka, druga łapka, tutaj białym uzupełniamy. I widzicie, tu bez problemu wszystko się zaczepia. Tam były jakieś przypały. Dobra, teraz główka. Dobra, mamy głowę, następnie kapelusz robimy. Jest, i teraz tylko go przyczepić. No i piękny nam bałwanek wyszedł. Co prawda te ręce w inną stronę powinny być albo głowa, no ale tak już się zaczepiło, także niech będzie. 17 jest obok. Przypominam, że słuchajcie, zabrakło nam jednej rzeczy w jednym okienku, więc to było dziwne. Uuu, jakie to dziwne, jak taka wieża chyba. Co to jest? Powiem wam, że sobie z tyłu zerknęłam, żeby wiedzieć jak to montować. To jest coś takiego. Więc na zmianę musi być kolor, więc zaczynamy sobie od czerwonego, potem białe, no i lecimy. Dobra, jest. Druga warstwa. Super. Jeszcze raz biały, czerwony, bialutki. Teraz będzie pasek taki, pasek śmaki i czerwoniutkie na górę. I takie coś nam wyszło. To wygląda jak skrzynka na listę, tak mi się skojarzyło. 18 tu na górze. Powiem wam, że podejrzewam z tyłu, że jeszcze jednego minionka powinniśmy mieć. To jeszcze nie on. Tutaj, słuchajcie, będzie coś lodowego. Widzicie takie przezroczyste kolorki. Mamy tutaj też jakiś napój z tego, co widzę. Takie malutkie, a fajnie to wygląda z kostkami lodu jeszcze. No to zaczynamy od szarego. Lodowa kosteczka. Dalej mamy lód.
Jeszcze raz lód i będzie tutaj pokrywka na samą górę. W ten sposób. No i ten lodzik tutaj obok. To wygląda jak jakaś taka stacja z napojami. 19 tutaj też w pobliżu. Mogliby trochę bardziej porozrzucać tak naprawdę te numery, ale z drugiej strony to w niektórych kalendarzach, jak otwierałam, były po kolei numerki, więc nie jest tak źle. A tutaj, oho, co to jest? Ale od razu powiem, jak to dziewczyna. Fajne, bo kolorowe. Zaczynamy od czarnego. Dalej taka jakby niebieska uszczelka. Na górę zielone, na dół niebieskie. Z jednej strony bym powiedziała, że to wygląda trochę jak głośnik, a z drugiej mi to po prostu przypomina rurę. Jestem już ku końcowi. No i mamy to, coś takiego nam wyszło. A dwudziesteczka, bardzo duże. Jeszcze nie mogę doczekać, aż wszystko tworzy, żeby sprawdzić, czy tam jednego brakującego elementu gdzieś na dole nie zgubiliśmy przypadkiem. Dobra. Otwieramy to YOLO, 21 też na górze, tutaj zaraz jest, się dowiemy, co to. O, jaka maszyna, dajcie spokój, zobaczcie. Tu coś spadło, nie wiem skąd to się wzięło. Tu mamy coś takiego, w 21 dalej jest nasze okienko. Którym to brakowało? To chyba to, zobaczcie, więc udało się znaleźć, po prostu na bok to powędrowało. Dobra, to robimy na początku niebieskie. Powiem Wam, że to mi trochę wygląda na prezencik. Zobaczcie, taka jakby kokardka na górze zaraz powstanie z tych czerwonych elementów. No naprawdę, taki prezencik dla minionka. A teraz robię ten pojazd nieszczęsny. Wygląda on na mega trudny. Patrzcie, ile elementów. O, kurka wodna. Dobra, lecimy, słuchajcie. Tutaj po boku ma coś na pewno wystawać. Jak coś, to patrzę sobie z boku na instrukcję, wiadomo. Z tyłu jeszcze takie coś, ale nie jestem pewna koloru, więc dam na razie białe. Teraz przyczepiamy złoto. No i znów bardzo podobnie, ponieważ przyczepiamy po bokach to samo. Mamy to. Wiecie co, zmontowałam to poza odcinkiem, bo było to dla mnie po prostu trochę trudne. Wygląda to jak jakiś zwierz, może piesek, nie wiem. I teraz czas na te 21, które już troszeczkę tutaj otworzyłam. Zobaczmy, cóż to jest. Choinka! No ja uwielbiam choinki, no to ja od razu montuję choineczkę, a jak żeby inaczej. No to tak, podstawkę mamy teraz najdłuższe ramiona, gałązki najdłuższe. Pyk, są dwie. Teraz troszkę dłuższe. Klik, podstawka. No i góra. No i znowu mi nie chcą wchodzić te klocki. No masakra, zrobię trochę krzywo, no ale żeby było. Ten to samo, nie chcę wejść. Naprawdę wystrzeliło, badziewne trochę te klocki. I słuchajcie, dosłownie trzy ostatnie numereczki teraz. Trzy? No trzy. 22, które jest już mega rozwalone, no trudno. Jest w końcu mój wymarzony jednorożec, który będzie tutaj robiony. Także lecimy z tym tematem. Jak ja to montuję, to oczywiście sobie patrzę na instrukcję, bo to wcale takie proste wszystko nie jest. Więc lecimy z kopytkami. Różowe elementy potrzebujemy do nóżek. Są cztery, dokładnie. Ja czasem mam wrażenie, że ja mam za wielkie paluchy na to wszystko. Powiem Wam szczerze, że mi ciężko to łapać. Trąbio i trąbio te samochody na podwórku. Dobra. Cztery nogi już prawie mamy. Zrobione. Teraz wkładamy nóżki. Znaczy takie łączenie jakby, wiecie o co chodzi. Ok. Nogi są, lecimy słuchajcie dalej. Wkładamy tutaj te nóżki. O, z jednej strony. Dobra, jest ok. Teraz słuchajcie tyłeczek i ogoneczek. Musi być ogon. Coś tu źle zrobiłam. Dobra, tutaj będzie ogon. No spoko, to sobie tam poprawimy. To już mogę od razu go zrobić, bo tu musi być wejście na ten chwytak. Dobra, i ogonek. Jaki fajny, taki różowy. Nóżki zrobione, teraz słuchajcie, jeszcze głowę układam. Czas na główkę. Tutaj do góry. Do góry, do góry, lecimy na szczury, kto pamięta? Włos, grzywa. Żółta i jeszcze ten pyszczek, zakończenie pyszczkiem, o. Także powiem szczerze, śmieszny ten jednorożec wygląda. Trochę dziwnie on wygląda. Bateria miga, szybciutko trzeba nagrywać, miejsce na karcie się kończy. Lecimy, 3, jakie 33, 23. Tutaj słuchajcie, jakieś UFO będzie, aż mi się oderwały kartki. Bum, 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 bumba la bumba, jak ja to mówię. I jechanka z tym tematem. Cztery nogi na dół lecą, ale palce bolą, powiem Wam, od tego wszystkiego, od tych takich małych klocków, od tego wszystkiego, co spada i upada, czego nie widzę. Nogi są, teraz ostatni element naszego UFO, statku kosmicznego. I 24, okienko, którym zawsze w kalendarzu są najfajniejsze rzeczy, to tu powinien być w sumie minionek.
No i właśnie tak też jest, trafił nam się minionek i w końcu kończę ten nieszczęsny kalendarz, który się otwiera strasznie. No ale cóż, daję jeszcze jedną szansę, mam nadzieję, że tutaj tym razem łapki się wsadzą. Także słuchajcie, nóżki tutaj mamy, główkę zakładamy. Oczywiście jeszcze okularki, tak zwane gogle, fajne, na takie gumce one są. Bardzo ładne w ogóle ubranie, bo świąteczne, z choinkami, widzicie te choinki? No i niestety dalej te łapy nie chcą wejść, więc no cóż, będzie bez, trudno. I tak jak zawsze czas na podsumowanie, napiszcie koniecznie w komentarzu, która rzecz najbardziej Wam się podobała. Już tu nie będę numerować, bo to byłoby za długo. Ja Wam powiem, te klocki takie trochę średnie, bo niektóre się nie dało włożyć dobrze do końca. Niektórych w ogóle się nie dało złożyć, a na przykład minionkom, czyli najfajniejszym rzeczom, z tego nie mogą włożyć łapy, więc troszeczkę smutno. Ale co było najfajniejsze? No chyba pingwin? Albo bałwanek? Kurczę, bałwan może fajny. Dobra, kochani, tak na szybkości się z Wami pożegnam. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, czy lubicie minionki i który kalendarz adwentowy na moim kanale Gram Paula z zabawkami najbardziej Wam się spodobał, bo to już ostatni kalendarz w tym roku. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków z kalendarzami, no to łapeczki w górę. Jak zobaczę sobie za rok, że będzie dużo łapek w górę, to na pewno kupię coś nowego i fajnego. I napiszcie mi koniecznie w komentarzu, czy lubicie minionki. Na dole czerwony przycisk subskrybuj, jak moja czapka mikołajowa. Wtedy dostaniecie powiadomienie o nowym filmie i będziecie mogli być pierwsi, więc nie zapomnijcie też o dzwoneczku. Pozdrawiam, buziaczki, do zobaczenia w kolejnych filmikach, pa pa!